No witajcie, witajcie, zobaczcie co ja mam. Przemek dzisiaj wracał do domu z pracy i na schodach spotkała go nasza sąsiadka, nie wiem czy nawet napadła na niego, bo nasza pani Krysia to jest, ona zawsze wiecie wie kto kiedy idzie i kiedy trzeba wyjść. Bardzo dobra, sympatyczna osoba, słuchajcie. Dostaliśmy taką miseczkę pomidorków. Znaczy to nie są piękne pomidorki. To są pomidorki z pola od siostry pani Krysi, więc słuchajcie, no samo dobro i to bez żadnych polepszaczy. Jeden nawet, zobaczcie, przyjechał zielony. Zielonego pomidora nie mam jeszcze, ale on jest niedojrzały. Zobaczymy, czy dojrzeje. W każdym bądź razie właśnie chciałam powiedzieć, że mamy piękne pomidory i to jest bardzo dobry akcent. Mam nadzieję, że zamykający ten dzień, ponieważ mój dzień dzisiejszy to jest totalna katastrofa i mam... Chciałam być kaca. Nie, no kaca to ja może bym nawet i chciała mieć. Mam doła giganta takiego, że szok. I nie poprawia mi jeszcze nastroju to, że wszędzie wokół mnie jest totalny burdel, ale totalny po prostu, ponieważ jestem po 3 dniach, kilkunastu godzin... Dobra, no w wielu godzinach pracy, o w ten sposób. Dlatego jeszcze dzisiaj byłam na 6, bo byłam na dostawę, potem byłam u lekarza medycyny pracy, ale jest też, słuchajcie, pozytywny akcent tego dnia, ponieważ dzisiaj właśnie byłam u lekarza medycyny pracy i od 1 września będę już miała umowę na stałe w LPP. Także, no jest to bardzo pozytywna rzecz, że na stałe. Ale poza tym to powiem wam, że jest marnie z moim nastawieniem do życia dzisiaj. Wręcz chciałam powiedzieć, że nie będę żadnego filmu nagrywała, bo chyba bym zabiła swoim wzrokiem dzisiaj każdego, kto będzie oglądał. Ale z drugiej strony powiedziałam sobie, że nie. Że właśnie nagram film, o czym by nie był, ale wiem, że będzie przegadany. Także dzisiaj, słuchajcie, nie będzie żadnych chyba miłych zakupów, przerywników, niczego takiego, ponieważ mam doła. Doła giganta galopującego giganta i on nie wziął się na przykład z przepracowania, bo często ludzie mają doł z przepracowania, prawda? Ja nie. Słuchajcie, będę wyjmowała zupę, ponieważ nagotowałam przepięknej pomidorówki z przecieranych poślemecznie pomidorków. Czekajcie. I ugotowałam ją na wieprzowinie. Mam pokrojone tutaj kotlety z karkówki i na nich gotowałam, ale ja nie pokażę wam mojej kuchni dzisiaj, bo to jest stajnia Augiasza i trudno, upadek totalny ta kuchnia dzisiaj przeżywa. Zresztą cały dom przeżywa upadek totalny i nie wiem, kiedy będę mogła posprzątać, bo jutro od rana znowu muszę jechać do miasta. Co prawda do końca tygodnia nie pracuję, więc prawdopodobnie będę weekend mocno sprzątać, chociaż oczywiście postaram się dzisiaj odgracić. To wygląda w sumie bardzo źle, ale to jest taki brud, który można posprzątać w 15 minut, bo to po prostu wszystko leży. No. Mój dół, słuchajcie, to jest nieustający dół finansowy. I ostatnio mam wrażenie, że zjadam własny ogon. Niby jest pensja, niby teraz we wrześniu, za sierpień będzie taka całkiem przyzwoita, bo było dużo godzin, ale jako, że poświęcam się maksymalnie w pracy, wiecie, bardzo chciałam, żeby podpisali ze mną umowę na stałe, to automatycznie zaniedbałam co innego, nie? Co przynosiło mi dodatkowy dochód, czyli... A już teraz nie wiem, który dochód jest bardziej dodatkowy. No, także nie będę tu się w szczegóły wdawać, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o zasadę, że jest źle z moją głową. Znaczy to nie jest zasada, bo generalnie z moją głową to zawsze bywa dobrze, ale teraz bywa jest źle. I jakoś muszę sobie ten nastrój poprawić i myślę, że ta pomidorówka
To jest fantastyczny pomysł na poprawienie nastroju, szczególnie taka z przycieranych własnoręcznie pomidorków. Bardzo tłusta i z tą karkóweczką, aż nie będę Wam pokazywać, bo nie podoba mi się. To jest taki mało insta-friendly widok za stygły tłuszcz na górze zupy pomidorowej. Ale no, pokażę Wam w talerzu, to chciałam powiedzieć. Bo w talerzu na pewno będzie wyglądała bardzo insta-friendly, chociaż nie mam chyba w sumie nic zielonego, nie mam pietruszki, żeby posypać. Ale cóż, trudno, mam zielone gruszki, będę rymować. Nie mam pietruszki, ale mam zielone gruszki. Oczywiście nie włożę tych gruszek do zupy, ale je mam. I jakby ktoś nie wiedział, to teraz obecnie w Lidlu mamy promocję na gruszki klapsy. I dziewczyny moje, klapsy mnie się kojarzą generalnie z latem u babci, ponieważ babcia miała takie ogromne klapsy. Też chcesz klapsa? O, przyszła Wasza ulubiona Gabrysia. Dzień dobry. Chodź, zrobimy sobie zdjęcie na miniaturkę. Ach jest, no chodź, no chodź, bo chcę, ja sobie to wytnę potem. Mnie będziesz wycinać? Nie, kurna, nas. Nie tu chcę. Trzymaj pomidory, ja będę trzymać gruszki i balsamico. Ja muszę być wyższa, proszę, ja cię prezy... O! Myślisz się. Gruszki klapsy, słuchajcie, kojarzą mi się z latem u babci, bo babcia miała taką ogromną, właściwie miała dwie klapsy, tylko mnie to się kojarzy, wiecie, z takim momentem, kiedy one już były takie słodkie, że po prostu... Po szyi leciał taki, to nawet nie sok, to taki gęsty likier z tej, no fuj, bo ona lubi twarde gruszki. I właśnie chcę Wam powiedzieć, że klapsy kojarzą mi się z takimi miękkimi, bardzo słodkimi gruszkami. Dolej wody do dzbanka. A te są twarde bardzo, więc one w ogóle nie wyglądają jak klapsy. No ale są klapsami, no czemuś trzeba wierzyć, uwierzyłam w metkę. I wyobraźcie sobie, że one są dzisiaj w promocji za 50%, czyli z iluś tam, to nawet chyba więcej niż 50%. W każdym razie są po 3,99 za kilogram. I ja dzisiaj, słuchajcie, kupiłam klapsy, ale twarde klapsy i do tego, słuchajcie, kupiłam balsamico Italiamo. Aceto balsamico. Ja włoskiego nie znaju, ale tak wiecie, ocet balsamiczny właśnie z tej chyba to biedronkowej, ale co jest w nim ciekawe, słuchajcie, ja Wam pokażę, bo na pewno tego nie znacie, na pewno tego nie znacie, bo skoro ja to zobaczyłam dzisiaj pierwszy raz w życiu, to na pewno nikt inny też tego nie zna, prawdaż? Ale ciężko jest mi to otworzyć. Dlaczego mordujesz pomidory? A nie, ty jakie pomidory? Zwidy masz. Z tego stresu i z tego doła mam zwidy. Dziecko nie. Ale dlaczego ty mordujesz ten boczek? Teraz zupkę będziemy jedli. No zupkę, no to jest woda z pomidorami. I z karkówką. Karkówką? No tu w środku jest karkówka. No to ja i tak nie zjem mięsa z zupy. Chyba, że dzieci też są tak paskudne. W każdym razie, zobaczcie, to balsamico jest w sprayu. Autentycznie jest w sprayu. I to... Kurna. Tak mi też się wydawało. Jak może być sos balsamiczny w sprayu? No bo nie kupiłam sosu balsamicznego, balsamico, tylko ocet balsamiczny. I znowu wtopa. I kolejny powód do doła. A dlaczego to kupiłam? Dlatego po prostu, bo chciałam spróbować tego w sprayu. To po pierwsze. Ale wymyśliłam sobie od razu do tych gruszek i tego balsamiku, wymyśliłam sobie sałatkę. I sałatka ma zawierać rukolę, której nie kupiłam. Do tego mają być gruszki, ma być właśnie sos balsamico, ale to ja go sobie zrobię po swojemu zestawie balsamicznego. I do tego są jeszcze orzechy i ser pleśniowy. Ale ja nie mam sera pleśniowego. I mam, słuchajcie, ser typu feta. Więc zrobimy sałatkę z serem typu feta. I kto nam zabroni? Nikt nam nie zabroni. Słuchajcie, jeżeli chodzi o poprawianie sobie nastroju i wychodzenie z doła, to każdy sposób jest dobry. Ja dzisiaj obrałam sposób kulinarny. Będę robić sałatkę, a najpierw będę wcinać cudowną, absolutnie fantastyczną pomidorówkę. I jeżeli też macie doła,
A jeżeli finansowego, to jeszcze bardziej. Jestem z Wami całym sercem. Słuchajcie, nie dajmy się. Najważniejsze to mieć wsparcie w osobach wokół, a moje dziecko podeszło dzisiaj do mnie, przytuliło mnie i mówi: kocham Cię. Czułam taką wewnętrzną potrzebę, żeby przyjść do Ciebie, przytulić się do Ciebie i powiedzieć Ci, że Cię kocham. Czujecie to? I nic ode mnie nie chciało. No, także ja idę nakładać pomidorówkę dla mojej głodnej rodziny, a potem może sobie razem posprzątamy kuchnię, a może nawet coś Wam pokażę. Może Wam pokażę coś, co przyniosłam jednak. Bo jednak ta kamera ma w sobie coś takiego, co powoduje, że bardziej mi się chce. A jak już tak poczułam, że bardziej mi się chce, to może Wam jednak coś pokażę, bo kupiłam jedną bardzo fajną rzecz, która kosztowała mnie grosze, a była generalnie dużo droższa i w dużej części była prezentem od firmy. Także idę jeść, a potem się do Was odezwę. Nie wiem, czy Was to też raduje, albo ratuje Wasze głowy, ale dla mnie ogromną przyjemnością i takim odstresowaczem jest robienie prania. O ile bardzo lubię robić pranie, to jeszcze bardziej lubię je rozwieszać. Lubię układać sobie pranie kolorami, co nie zawsze wychodzi, bo czasami, wiecie, wkłada się pokrewne kolory, ale jednak nie tworzą takiej pięknej plamy kolorystycznej, ale uwielbiam, po prostu kocham robić pranie. Ale nie każde pranie. Uwielbiam robić takie pranie, którego zwieńczeniem jest powieszenie go na balkonie latem wśród kwiatków. Jestem po prostu wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na słońcu i tak sobie, wiecie, na słońcu, na ziemi, tak sobie metodycznie biorę, układam, żeby ładnie wyglądało, żeby prosto było, żeby potem było mało rzeczy do wyprasowania, w sensie mało prasowania w tych rzeczach, bo wiadomo, że wszystko zależy od tego, jak sobie ładnie uwiesicie to na sznurkach, jak byle jak. Ja pamiętam, jak kiedyś jako taka młoda pani domu, taka bardzo, bardzo młoda, to tak pranie wieszałam, że potem były takie zagnioty, że ciężko było to rozprasować, a wtedy miałam takie, wiecie, żelazko bez punktu parowania, no bo to było lat temu, 1300 milionów. I nie było takich, to znaczy pewnie ktoś miał, ale ja wtedy to tak z pieniążkami bardziej niż marnie była. Zresztą ja to tak, wiecie, całe życie to mam. Czasami jest ta kasa, czasami nie ma. Pieniądz rzecz nabyta, wiecie, dzisiaj jest, jutro go nie ma i moje życie tak całe wygląda. Nie ma, wiecie, tego konstansu, nie ma takiej spokojnej średniej i to nie jest dobre. Nie jest to dobre i najbardziej, wiecie, przerażające jest to, ile godzin ja w ciągu dnia pracuję i że mało to daje finansowo. I wiem, że powinnam robić coś innego, zająć się czymś innym niż praca na etacie w LPP, ale chwilowo nie mogę, ponieważ chwilowo to mi daje jakąś taką finansową stabilizację, to nie, no bo stabilizacja jest wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, a nie jest. Praca w LPP daje mi taką pewną stałą. Wiem, że jeżeli, wiecie, nic nie odwalę, nic, wiecie, nie popsuję w pracy, tak, będę pracować tak, jak pracuję, to wiem, że zawsze tego 10 ta pensja będzie. I to mnie trzyma przy tym, żeby zostać w tej pracy, bo jest to jakaś stała. I dlatego zastanawiam się bardzo mocno, co robić dalej, czego szukać, które swoje umiejętności wykorzystać, bo nie wiem. Bardzo chciałabym rozwinąć swojego YouTube'a, ale marnie to idzie. Jest zdecydowanie oczywiście lepiej niż było. Jest Was tylu fantastycznych ludzi, tyle
fantastycznych kobiet. Panowie też się zdarzają i jest to niezmiernie budujące, ale nadal jest to tak mały kanał, tak mały content, że no o na razie o zarobkach to nie ma mowy. Ale wiecie, liczę na to, że jednak coś się rozwinie. Mocno mnie zastanawia to, co wiecie, dzieje się na tym moim YouTube. Z jednej strony piszecie mi, że lubicie te moje filmy takie, wiecie, dopieszczone, gdzie jest mnóstwo przebitek, gdzie jest dużo przyrody i super. I to są filmy, które ja uwielbiam tworzyć, natomiast one mają bardzo małą oglądalność. Bardzo małą oglądalność, te filmy praktycznie, albo ja je źle kręcę, albo nie mam takich widzów, którym takie filmy się podobają. Jest oczywiście mnóstwo z Was, które te filmy ogląda od pierwszej do ostatniej minuty i piszą mi o tym i ja jestem bardzo wdzięczna. Bardzo, ale to bardzo jestem wdzięczna. Natomiast ciągle jest to tak małe grono odbiorców, że no wiecie, to się nie przekłada w żaden sposób na finanse. A YouTube zajmuje ogromną ilość czasu i ja się absolutnie nie skarżę, absolutnie, bo ja uwielbiam to robić, kocham to i tak widzicie, miałam takiego doła totalnego, nadal go mam, ale ta możliwość pogadania do innych ludzi, do ludzi, którzy być może w tym momencie mają równie wielkiego albo jeszcze większego doła, niekoniecznie finansowego, wiecie, powodów do doła to zawsze się znajdzie mnóstwo, także właśnie nie wiem. A z kolei filmy, w których pokazuję na przykład stylówki, to są filmy, które mają największą oglądalność. Nawet nie hole z siaty, nie, ale stylówki, no to naprawdę. I to jest coś, co ja generalnie bardzo bym chciała robić, ale też boję się tego, żeby ten kanał nie stał się, wiecie, jakąś... nie wiem, jak to nazwać, no żeby nie tylko to tutaj królowało, ponieważ dla mnie bardzo ważne jest to, żeby w sumie każdy dla siebie coś znalazł. Zdecydowanie bardziej od ciuchów interesuje mnie, wiecie, rozwój duchowy, oto na przykład bardzo interesuje mnie ostatnio temat budżetowania, odkładania kasy, wiecie, takiego. Ale jest tyle kanałów, które o tym nagrywają, że ja nie będę o tym nagrywać. Ja mogę ewentualnie się pochwalić tym, że mam swój mały budżetownik, który sama sobie zrobiłam, który nie wymagał żadnego nakładu finansowego. Nie chciałabym, żeby to było tak, że zaczynam swoją przygodę z budżetowaniem i w związku z tym muszę kupić mnóstwo akcesoriów do tego budżetowania. Absolutnie nie. Mam dwa takie budżetowniki. Jeden jest zrobiony z planera kupionego w Action za 7 zł dawno temu i cały czas go wykorzystuję, a drugi jest w okładce od starego Dobrysi pamiętnika, który dostałam u niej podczas tego, kiedy robiłam sobie porządki, słuchajcie, w pokoju i znalazła taki swój stary notes, taki, wiecie, fajny, bardzo ładny, taki brokatowy, pokażę Wam. I jestem na etapie właśnie zamawiania tylko wkładów, takich kopert plastikowych do wepnięcia w ten segregator, bo jest prześliczny, a same te koperty to kosztują, ale autentyczne grosze, nawet nie 10 zł za dużo. Także w sumie to nawet nie wiem, czy powinnam Was pytać, co chcecie oglądać na moim kanale. Ale jeśli macie ochotę, to powiedzcie, co chcecie oglądać, co Wam sprawia radość, to co widzicie u mnie na kanale. Czy w ogóle są takie rzeczy, które wiecie, poprawiają Wam nastrój, że chcecie tego więcej, bo to ważne jest wiedzieć takie rzeczy. Będąc w Lidlu, oczywiście kupiłam to fantastyczne mleko od gospodarza. O, popatrzcie. Tak, czujesz się zawstydzona? Tak pachnie to mleko.
Więc nie mogłam nie kupić tego mleka. Jak już kupiłam to mleko, no to oczywiście, słuchajcie, kawka mrożona musiała wjechać, bo jeżeli nie wiecie, to ja to mleko w Lidlu kupuję tylko i wyłącznie do robienia kawy mrożonej. A dzisiaj upały nieziemskie, więc taka kawka, mimo że już jest późno, to taka kawka to jest majstersztyk. I to jest takie pyszne. Słuchajcie, ja nie będę was dzisiaj przepraszać za moją grzywkę, która pomimo tego, że jest świeża od fryzjera, to jest niezrobiona, ponieważ ja dzisiaj rano miałam tak spowolnione ruchy, że zrobiłam wszystko oprócz wyprostowania sobie grzywki. Proszę wybaczyć, ale przy dzisiejszym stanie moich emocji, to ta grzywka jednak do końca dnia pozostanie taka, jaka była od rana. Jutro się poprawię, jutro będzie piękna. Taką mam nadzieję. Słuchajcie, doszłam do wniosku, że jednak, tak jak wcześniej powiedziałam, to pochwalę wam się, co sobie kupiłam, a właściwie trochę kupiłam, trochę zostało mi zasponsorowane, trochę to sobie, wiecie, zwizualizowałam i wyszło. Ja od dawna chciałam być posiadaczką Adidasów Samba. One się mogą podobać, mogą się nie podobać, wiecie, no jak z każdą rzeczą. Mnie one się bardzo podobały, natomiast nigdy ich nie widziałam na żywo, w sensie nie w sklepie nie macałam, nie nosiłam ich, nie przymierzałam. Nikt ze znajomych ich nie miał, żebym mogła je, wiecie, tak obwąchać. Ale zawsze mi się podobały i tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo chciałam je mieć, ale wiecie. Z wiadomych względów nie mogłam ich kupić. Ostatnio tak chodzę po sklepie i patrzę, mówię, kurde, coś mi te buty przypominają i wtedy myślę sobie, to jest to! To są Samby w wydaniu polskim, słuchajcie. Za ciężką pracę w czerwcu i lipcu, powiedzmy, że za ciężką pracę w czerwcu, kiedy przygotowaliśmy ten sklep do otwarcia po całkowitym remoncie kapitalnym, firma dała nam taki mały voucher na to, żebyśmy sobie wzięli ze sklepu, wybrali sobie coś, co chcemy w ramach tego vouchera. I ja wtedy sobie pomyślałam, że nie chcę nic z wyprzedaży, a wyprzedaży kwitły, było, wiecie, zatrzęsienie, cała ogromna sala wyprzedaży, a ja wtedy powiedziałam, że nie, że ja nie chcę nic z wyprzedaży. Chcę, żeby to, co kupię, to, co wezmę sobie w ramach tego vouchera, będzie tym, co naprawdę chcę, a nie, że wezmę coś tylko dlatego, że było tanie i od biedy może być. I wtedy właśnie wpadły mi w oko te buty. Dla mnie, pomimo tego, że oczywiście nie ma tam żadnego loga, nic z tych rzeczy, to jednak jest to dość mocna inspiracja Sambami. I patrzcie, tak wyglądają te buty. Dostaliśmy, tak jak mówię, od firmy voucher, do tego dochodzą zniżki dla pracowników i udało mi się za całe 19,99 nabyć te oto Adidasy. Ja, słuchajcie, nie będę dzisiaj robić żadnej stylówki z tymi Adidasami, ale nakręcę je w kolejnych dniach, ponieważ wydaje mi się, że dużo można wycisnąć z tych butów. One mi się bardzo podobają do długich spódnic, podobają mi się do szerokich spodni, do takich rzeczy, do takiego przełamania eleganckiego stylu te buty mi się bardzo podobają, bo z jednej strony są to niby buty sportowe, z drugiej strony one są niesamowicie wygodne tak do chodzenia, nie do uprawiania sportów. Ja w nich w sumie tylko raz byłam na dworzu, ale zupełnie nie wykorzystałam ich stylistycznie, po prostu chciałam sprawdzić, czy one są wygodne. One są przewygodne i co ciekawe, wykonane są no, praktycznie w całości ze skóry, ponieważ cała wierzchnia część to jest skóra licowa, tutaj te akcenty to jest skóra zamszowa. Od środka jest skóra, wkładka jest chyba tylko syntetyczna, ale wkładka mi nie przeszkadza. I ja nie wiem, ile kosztują Samby, ale dość dużo. I nie wiem, czy są ze skóry. Te tutaj się nie wypowiadam. Natomiast te, tak jak mówię, są wykonane ze skóry. I bez żadnych zniżek, bez żadnych promocji, bez żadnego vouchera kosztują 159 zł w Reserve. Więc jeżeli podobnie jak ja, nie macie budżetu na Samby, a ten styl buta wam się podoba, chciałobyście takie mieć, to może warto byłoby przymierzyć sobie te niby prawie że Samby z Reserved.
Dam Wam tylko taką małą radę, że jeżeli będziecie chciały kupić te buty przez internet, to koniecznie rozmiar mniejszy, ponieważ no tutaj rozmiarówka jest nieco zaniżona. Trzeba brać o jeden rozmiar mniejszy. Ale są genialne, przewygodne i naprawdę wydaje mi się, że razem w stylówkach wyciągniemy z tego dużo, dużo. Także ja popijam swoją kawkę, zaraz jak widać zresztą ją kończę, idę montować tego vloga i mam nadzieję na długą, aromatyczną kąpiel, przy której wiecie, zmysły się wyciszą, uspokoją i ja tak na spokojnie pójdę sobie dzisiaj spać i wstanę, mam nadzieję, z zupełnie inną energią i przyjdę do Was taka, wiecie, ach, ponieważ tak jak mówię, mam 3 dni wolnego, mam wolny piątek, mam wolną sobotę, wolną niedzielę. Co prawda w poniedziałek na 6 rano idę na dostawę, ale na razie tego nie rozpamiętuję. Na razie cieszę się tymi 3 dniami wolnymi i tym, że będę mogła tworzyć nowe filmy. Mam taką ochotę, że nie wiem, czy do końca tygodnia nie będą pojawiały się filmy. Jak się cieszycie, to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. A na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję i wszystkim, którzy mają doła, życzę, abyśmy przetrwali tę ciężką sytuację i ja wiem, że na pewno słoneczko znowu zaświeci. Zresztą świeci cały czas, przynajmniej znaczy teraz już nie świeci, bo jest ciemno, ale generalnie pogoda jest przepiękna, także słuchajcie, jeśli macie doła, to pamiętajcie, na słońce, po witaminę D, dużo dobrego snu, a następnego dnia rano życie wygląda zupełnie inaczej. Także do rana, do jutra, trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa pa!